Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji Cieszynianka oraz Hollywoodzka Familii Cieszyn zapraszają wszystkie dzieciaczki na słuchowisko pod tytułem Dinozaur Franek. Czyta Ewelina Pustówka. Ze skraju puszczy ktoś obserwował okolice. Był tak dobrze ukryty, że wśród liści widać było tylko jego wyraziste oczy, które przenikliwie wpatrywały się w przestrzeń dookoła. Gdyby jakieś zwierzę tu podeszło, na pewno wystraszyłoby się tego spojrzenia. Wyglądało ono bowiem, jakby należało do groźnego potwora, przyczajonego tutaj w poszukiwaniu zdobyczy. Te oczy należały jednak do Franka, młodego dinozaura, który przychodził w to miejsce, by podglądać zwierzęta na równinie. Franek nie był takim zwykłym dinozaurem. Należał do gatunku Tyrannosaurus rex. Były to najgroźniejsze i najstraszniejsze dinozaury na Ziemi. Taki dorosły tyranozaur sięgał swoją wielką głową szczytów najwyższych drzew. Jego paszcza pełna była wielkich i ostrych zębów, zdolnych przegryźć lub nawet połknąć w całości wiele mniejszych zwierzaków. Nie na darmo zatem w ich nazwie było Rex, czyli król. Franek był jeszcze młodziutki. Stojąc wyprostowany na dwóch łapach, był niewiele wyższy od dorosłego człowieka. Jednak już teraz, od przodu głowy do końca ogona, był dłuższy od sporego auta. W każdym razie od tych samochodów, które spotykało się jako rysunki na ścianach jaskiń. Tyranozaury były wielkimi i groźnymi drapieżnikami, które polowały na inne zwierzęta. Ale nie Franek. I nie tylko chodziło o to, że był jeszcze mały. Franek po prostu wcale nie czuł się taki groźny jak inne dinozaury. Gonitwa za zdobyczą nie wydawała mu się takim dobrym pomysłem. A na myśl o uczestnictwie w polowaniu dostawał gęsie skórki. Franek lubił za to gotować ze swoją mamą w kuchni. Tak, wynajdował w lesie przeróżne rośliny, którymi później przyprawiał potrawy tak, by jak najwspanialej smakowały. To Franek jako pierwszy znalazł i przyniósł liście tymianku i posypał nimi pieczeń, która tak wszystkim smakowała ostatnim razem. Wszyscy go wtedy bardzo chwalili i gratulowali pomysłowości. Franek najbardziej uwielbiał pieczenie ciast podawanych podczas najważniejszych świąt dinozaurów. Pracował nad nimi wtedy długo i w skupieniu. Musiały być one ogromne, bo przecież wielkie dinozaury potrzebowały wielkich kawałków, by chociaż dobrze poczuć smak. Dzisiaj jednak nawet na to Franek nie miał ochoty. Zbliżało się bowiem wielkie święto, w którym tego lata i on miał wziąć udział. To był najważniejszy dzień dla takich młodych tyranozaurów jak Franek. Podczas tego święta odbywał się konkurs na najstraszniejszy głos. Wszystkie dorastające młode dinozaury miały wystąpić wobec całego stada i zaryczeć najgroźniej jak potrafiły. Tak, żeby cały las wstrzymał oddech i wsłuchał się wystraszony. Taki to był egzamin wejścia w dorosłość dla tyranozaurów reksów. Ale Franek wcale dobrze nie ryczał. Właściwie bał się nawet spróbować, a co dopiero stać przed wszystkimi na polanie podczas wielkiego święta. Może gdyby dużo ćwiczył, to szłoby mu lepiej. Ale jak tu próbować, kiedy dobrze nie wychodzi? Na myśl o tym, aż skóra ścierpła mu na karku.
Był wieczór, gdy wracał do jaskini po całym dniu. Już z daleka słyszał swojego tatę, którego głos rozlegał się po całej okolicy, gdy wołał coś do mamy. Spotkał go przy wejściu do ich jaskini. — Jak tam? Wszystko gotowe na jutrzejsze święto? — spytał tata. Franek spodziewał się tego pytania, ale wcale się na nie nie ucieszył. Nie miał nic dobrego do powiedzenia. — Tak, tato — powiedział tylko cicho i nie podnosząc głowy. — Co się stało, synku? Jutro wielki dzień, nie cieszysz się? — dopytywał się ojciec. — Ja nie chcę występować na Dniu Ryków — odważył się powiedzieć Franek. — Ja chyba wcale nie potrafię. — No co ty? Każdy dinozaur potrafi. — Tobie to łatwo mówić, bo ty tak wspaniale potrafisz zaryczeć, tato. — Posłuchaj, synku, myślisz, że jak się urodziłem, to zaraz tak było? Jeżeli ktoś ci tak powiedział, to opowiadał bajki o dinozaurach. Oczywiście, że nie. Jak byłem mały, to w ogóle mi to nie szło. Każdy potrafi ryczeć, ale żeby robić to dobrze, to trzeba naprawdę sporo ćwiczyć. Tata uśmiechnął się do swoich wspomnień. Pamiętam, jak kiedyś ukryłem się w krzakach przy wodospadzie, by poćwiczyć. Nie chciałem, żeby ktoś słyszał, jak próbuję, bo dobrze mi to nie wychodziło. To, co z siebie na początku wydawałem, bardziej przypominało skrzeczenie wielkiej żaby. Słysząc to, wszystkie zwierzęta z jeziorka zaczęły się strasznie śmiać. W pierwszej chwili zmieszałem się, zawstydziłem, ale po chwili zacząłem też się śmiać razem z nimi, bo ten mój ryk rzeczywiście był bardzo zabawny. A potem jeszcze dużo czasu na różne sposoby skrzeczałem, piszczałem, zgrzytałem, buczałem, za każdym razem śmiejąc się głośno. Nikt nie rodzi się mistrzem ryków. Odgłosy, które z siebie na początku wydajemy, są zwykle nieudane, a często nawet śmieszne. Bawienie się nimi pozwoliło mi odkryć, jak to najlepiej robić? Bez tego nie byłbym tak dobry, jak jestem teraz. Tak jak nikt nie nauczy się chodzić bez wywracania się na początku. Franek słuchał tego z otwartymi oczami i rozdziawioną buzią. Do głowy mu nie przyszło, że jego tata nie umiał kiedyś groźnie ryczeć. A tymczasem on, wspominając dawne czasy, próbował teraz przypomnieć sobie najzabawniejsze odgłosy. Gdy zaskrzeczał jak żaba, zaczęli się razem strasznie śmiać. — Teraz ty! Spróbuj wydać z siebie najdziwniejszy głos, jaki ci się uda! — powiedział tata, gdy złapali oddech. Franek nadął się i dmuchnął z całej siły. Zabrzmiało to jak dźwięk, który wydaje ogromniasty bąk. Znowu zaczęli się razem śmiać. Potem jeszcze do późnej nocy siedzieli przed jaskinią i bawili się potwornie hałasując. Następnego dnia na konkursie wszyscy byli bardzo spięci i zdenerwowani. Wszyscy oprócz Frania. Nie umiał co prawda wydawać najgroźniejszych ryków w całym stadzie. Ale jak się bardzo postarał, to przeciętnego mrówkojada mógł wystraszyć. Jednak nie to było najważniejsze. Przede wszystkim potrafił bawić się i śmiać z tego, co robił. No i wiedział, że jeżeli będzie chciał, to może być całkiem dobry ćwicząc. Ale mistrzem przerażających głosów to on i tak nie chciał zostać. I kiedy przyszła jego kolej, wystąpił, to śmiechu i radości było co niemiara. Niektórzy co prawda krzywili się, że jak to? To wcale nie są straszne ryki, to nie tak powinno być. Ale i tamci zaczęli się w końcu śmiać razem ze wszystkimi. Franek oczywiście nie wygrał konkursu, ale i tak był bardzo z siebie zadowolony.
mógł teraz trąbić i buczeć i wydawać takie odgłosy, jakie tylko chciał. I to niezależnie od tego, kto to słyszał i co sobie o tym myślał. Bo najważniejsze, że on sam czuł, że coś fajnego z tego powstaje. Radości było przy tym tyle, że brzuchy wszystkich bolały jeszcze następnego dnia od śmiechu. A kiedyś może będzie też konkurs na pieczenie ciast. A wtedy to już nikt nie będzie miał szans na wygraną z Frankiem. To już jest koniec tej opowieści. Mamy nadzieję, że Wam się podobała. Zapraszamy za tydzień na kolejne słuchowisko. Tymczasem do zobaczenia!